Przemkiem Dzwoniarkiem. Mateusz, jak się walczyło w ogóle? Bo dość taktycznie podeszliście do pojedynku. Cześć wszystkim, witam was. Walka była ciężka, nie będę ukrywał. Od razu w pierwszej rundzie zauważyłem, że na każdy mój cios, na każdy mój ruch Przemek reaguje wprowadzeniem. No i wiedziałem, że muszę uważać. Ja wiedziałem to już od początku, co on będzie robił, ale nie przypuszczałem, że chłopak ma takie zdrowie i że jest po prostu zaprogramowany, kurwa, na te wejścia w nogi. No i musiałem uważać do samego końca, prawda? No, ten sędzia cały czas coś mówi, że potrzeba więcej walki i tak dalej, ale musicie mnie zrozumieć. Gdybym ja się dał podpuścić, tak jak zawsze dał mnie się podpuszczać, to ja bym tam leżał, był męczony, bym stracił siły i bym przegrał. Raz podpiąłeś gilotynę, nie weszła ta gilotyna? Słuchajcie, bo zacząłem chodzić na parter do Watsona i ostatnio przerabiałeś mi gilotyny i mi tłumaczył. Tu trzeba zapiąć tak, podjąć ten. Ja mówię, kurwa, mam tą rękę, tu jest dobrze. Mówię, dobra, wgodzę, ale przypomniałem sobie, Daniel powiedział, nigdy tego nie rób. To jest waga ciężka. Tutaj takie rzeczy nie wychodzą. Ale mówię, no i tak jakby na treningu już. Mówię, dobra, idę. Złapałem tylko patrzę, jakiś siedzi. Mówię, oho. No i uciekłem. Wypadał też ochraniacz na zęby, ale sędzia nie przerywał walki, nie wkładał go. Ty też chyba nie byłeś zainteresowany. Nie. Ja to nie przywiązywałem do tego uwagi. Przemek był bardzo koleżeński, chciał przerwać i tak dalej. Ale no co, tak wyszło. Ochraniacz mam nowy. Nie wiem, czy widzieliście. No jest markowa rzecz, tylko niestety jest nowy i jest taki nie do końca dopasowany jak mój pierwszy i po prostu mi tak nie siedzi. Jak będziecie chcieli, to wam pokażę, bo naprawdę jest petarda. Sędzia nie zabrał jej na pamiątkę? No właśnie. No tak, ja jej nie mam. Nie, bez kitu, nie są żarty. No nie, to nie są żarty, naprawdę, będę musiał ją znaleźć. Jako też jedyny streamingowałeś te rzeczy ACA, bo są barwy klubowe, widzę. Tak, bo odebrałem dwa dni wcześniej te dresy, zobaczyłem tu jak się strzały, bo ja nie chciałem na druku, bo oni jak robią nadruki, to te nadruki dziwnie wychodzą. Ja mam kolegę, co ma swój sklepik, tam się orientuje w takich rzeczach, mi zrobił nadruk z dnia na dzień i moim zdaniem wygląda elegancko. Naprawdę, jak przyszedłem wczoraj, to czułem się wyjątkowo. Cię nie drżało trochę serce, że decyzja pójdzie dla Przemka, no bo ta pierwsza runda w zasadzie obalił, kontrolował pod siatką, tych osób było na tyle mało, że ta runda mogła pójść dla niego, a te dwie trzecie takie, no nie do końca jasne. No. Nie, znaczy ja czułem, pierwsza jego, druga moja, trzecia moja, ja to czułem, wiedziałem. Ja wiedziałem to, bo jak on mi nachodził, to i naszedł mi na haka raz, na kolano, później kolano w ten, no i ładnie broniłem, prawda, no pierwsza jego, dwie następne moje, no jakby... Byłem 90% pewny, że wygrałem. Nie rozmawialiśmy przed walką, więc zapytam teraz, czy był stres przy debiucie dla ACA? To nie jest debiut. Nie, ale przy drugiej walce. Tak. No właśnie, ale nie, no przy tej walce czułem się zupełnie inaczej niż przy ostatniej walce. Czułem się bardzo dobrze, czułem się chyba tak, jak powinienem się czuć. Każdy z zawodników, z którymi rozmawiałem, zawsze wiecie, podpytuje. Struz, Gutek czy Daniel, wszyscy jakoś podchodzą do walki inaczej. Każdy ma swój. Ja się starałem za każdym razem kogoś podpatrywać, ale każdy musi mieć to coś dla siebie. Ja znalazłem swoje to coś i wydaje mi się, że dzięki temu dzisiaj wygrałem, bo inaczej bym, no nie wiem, no pierwsza ta runda i ja bym do drugiej wieczór już chodził na chwiejnych nogach. Po twoich kibiców czułeś ten doping, czy jednak byłeś zamknięty, że tak to nazwę, na narożnik? Słyszałem ich na wejściu, później byłem odłączony, bo dzisiaj głównym zaleceniem, czyli główną taktyką było Mati Głowa. Ile tych obaleń mogło być, liczyłeś? No właśnie nie wiem, ale chciałem wam powiedzieć tak. Mam już pierwsze obalenie, gdzie ja obalałem i teraz pierwsze obrony, czyli nabijam sobie statystyki, jakby nie było. KO mam i no i teraz muszę poddanie z tego, submission zaliczyć. Silny był fizycznie? Silny, ale pierwsze obalenie bardzo czułem kontrolę, następne mniej, ale był silny. Po Adamie Pałaszu i po tym dramacie, co tam się działo, to w tej chwili można powiedzieć, że ta walka to taka spokojniejsza trochę. I o to chodziło, naprawdę. Ja nie wiem, muszę się zapytać, co tam chłopaki powiedzą, że ja na razie się sugeruję tym, co sędzia mówi, wiesz, more fighting, ale chłopaki z narożnika mówią, dobrze Mateusz, dobrze. Wiecie, no Gutek tam krzyczał, obraniesz obalenie, leć tam do niego, obij go. Ale kurwa, nie chciałem ryzykować, rozumiecie? Czułem się dobrze, nie chciałem ryzykować,
On się nie chciał bić, on tylko mi wjeżdżał w nogi. Jak ja bym się otworzył, tak jak zawsze się otworzył, to przegram. Patrząc, jutro jest walka Janka Błachowicza. Ty brałeś udział w przygotowaniach, cały czas trenowałeś obok Janka. Czasami chyba nawet sparowałeś, jeśli się nie mylę. Jak w ogóle typujesz jutro walkę? Wiecie, bardzo dużo roboty zrobiłem z Jankiem przed Rockholdem i zmieniłem pozycję. Cały czas boksowałem z Jankiem i wydaje mi się, że byłem imitacją Rockholda, bo walczyłem z odwrotnej pozycji. I oczywiście przyjąłem, kurwa, te sierpy. Raz na zapasach, drugi raz na zadaniówkę we wtorek. Poszedł mi nos i do tej walki z Pałaszem wyszedłem z złamanym nosem, bo poczułem te sierpy Janka. No ale oczywiście teraz, wiecie, Paczulski, Daniel, Stros i później Janek. I tego będziemy oglądali. Dziękujemy, gratulujemy. Dziękuję wam wszystkim. Dzięki.